Okej, widzowie, kolejny odcineczek odnośnie zmian interfejsu w Shakesie. Dzisiaj dostaliśmy informację o trzeciej części tychże zmian. No i powiem wam szczerze, że dzisiaj jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. W tym momencie widzowie na czacie na Twitchu, bo nagrywamy to oczywiście na streamie, mogą napisać pozdro YouTube. No a ja oczywiście przypominam, że od dzisiaj do niedzieli trwa promocja na grzybki na zakończenie Elevatora na stronie home.syfygamy.net. Więc pamiętajcie, żeby używać kodu NEUTRAL, jak będziecie kupować jakieś tam grzybki, specjalne pakiety i tak dalej. Wysyłajcie mi oczywiście screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie tylko się da, jak używacie tego kodu NEUTRAL do giveawayów. Giveawaye są co miesiąc, teraz był w maju, następny będzie jakoś w połowie pewnie maja, w połowie czerwca, przepraszam, będzie kolejny, więc te screeny, które mi wyślecie w ten weekend, już będą szły do tego czerwcowego. Giveawaye są oczywiście w ramach wdzięczności za to, że mnie wspieracie poprzez mój kod twórcy, także zachęcam serdecznie do używania przy zakupach. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. I dobrze, lecimy, żeby tutaj nie przedłużać. Zanim wam pokażę screeny, jak to wygląda, to chcę wam pokazać oczywiście notkę trzecią z kolei z pamiętnika dewelopera. No i już tutaj mówię. Z pamiętnika dewelopera wpis 6.3. Witamy w trzeciej części notatek producenta skupiających się na przeróbce UI, no czyli tego interfejsu gry powiedzmy, i mapy miasta w naszej grze. Ta aktualizacja ma na celu ulepszenie nawigacji elementów interaktywnych, aby zapewnić płynną rozgrywkę. Ulepszenia menu. Aby uprościć nawigację, wprowadziliśmy kategorie z dynamicznymi ikonami funkcji. Wcześniej na jednym widoku wyświetlało się ponad 20 funkcji, co było kłopotliwe. Teraz funkcje są pogrupowane według kategorii z ikonami wskazującymi ich stan. Nowości, aktualizacje, postęp lub zablokowane. To wizualne zróżnicowanie poprawia orientację i efektywność rozgrywki. Kluczowe funkcje takie jak legendarny Loch i Elevator są teraz łatwo dostępne w menu. W przypadku użytkowników mobilnych dolny pasek menu dynamicznie dostosowywuje się do wybranej kategorii, usprawniając przejścia i interakcje na ekranach poszczególnych funkcji. Przeprojektowanie mapy miasta. Mapa miasta została przeprojektowana, aby reprezentować każdą funkcję gry jako budynek, zwiększając zaangażowanie i zapewniając kompleksowy przegląd funkcji. Mapa pokazuje także różne stany ikon każdej funkcji, umożliwiając graczom szybką ocenę postępów i aktualizacji bezpośrednio z mapy. Te aktualizacje tworzą bardziej zorganizowany i atrakcyjny wizualnie interfejs, który poprawia zarówno estetykę, jak i użyteczność. Czekajcie na naszą następną notatkę, w której szczegółowo omówimy zmiany na ekranie postaci i plecaka. No i właśnie, teraz mamy tutaj link do filmu na YouTubie i ja z tego filmu wyciągnąłem screena takiego, który chyba wszystko pokazuje. Tak naprawdę wszystko pokazuje, co powinniśmy widzieć. No i już wam tutaj pokazuję, zobaczcie. Tak to wygląda. Oczywiście w dalszym ciągu jest podkreślone, że nie jest to finalny design, że jeszcze tak to wszystko nie będzie do końca na pewno wyglądać, że to nie jest w 100% jak to będzie w finalnej wersji gry powiedzmy, po aktualizacji, ale to jest naprawdę fajne. Tak jak poprzednia informacja o tych zmianach, no dużo osób odebrałem negatywnie, w tym ja, tak to mi się osobiście podoba. Zobaczcie, mamy bardzo mało zakładek po lewej stronie. Te zakładki są naprawdę, no jest ich znikoma ilość. Klikając w każdą zakładkę mamy takie jakby podzakładki. Czyli tutaj jak sobie kliknęliśmy w tą zakładkę raz, dwa, trzy, cztery, piątą od góry, no to mamy, jak widzicie, koło fortuny, mamy pocztę, mamy gildię, mamy tutaj powiadomienia, czyli tego goblina, jeżeli dobrze rozumiem. To jest właśnie ten dzwoneczek. No, więc mamy o wiele mniej tych zakładek po lewej stronie, każda ma swoje odnośniki, no i po prostu z tych odnośników możemy korzystać. To jak najbardziej na plus. Bardzo śmieszna sytuacja odnośnie naszych zasobów w lewym górnym rogu. Troszeczkę jest to takie, można powiedzieć, naćkane, bo zobaczcie, mamy golda, mamy szczęśliwe monety, klepsydry i grzyby. To wszystko jedno pod drugim. Tak, właśnie dużo osób zwraca uwagę, że to zaczyna przypominać taką typową gierkę mobilną, typowo pod telefony. Co nie wiem, czy jest w sumie dobrą drogą, z racji tego, że no chyba większość osób Shakesa gra na komputerze, a na telefonie to tam ewentualnie raz na jakiś czas wchodzą coś na szybko kliknąć. No ale tak, bardzo dużo osób właśnie mówi, że jest to stricte pod telefony. No i teraz mapa miasta, zobaczcie, mapa miasta też się bardzo zmieniła, bardzo mocno zmieniła tak naprawdę, bo mamy teraz jakby każdą funkcję, dla każdej funkcji osobny budynek. Tutaj widzimy, że coś się dzieje, że czegoś się nie dzieje powiedzmy. No sami widzicie, nie? Na przykład tutaj mamy stajnię i tutaj mamy wierzchowca, przy którym jest taka strzałeczka. To oznacza, że coś możemy z tym wierzchowcem zrobić.
Mamy oczywiście stale chwały, no mamy tak naprawdę wszystko. Ta mapa miasta oczywiście się przesuwa, to jest screen, więc tego nie widać. Na tym filmie od Shakes Off, od tam twórców gry na ich oficjalnym kanale to widać. Ona jest duża, przesuwa się, no i każdy budynek ma bardzo widoczną swoją funkcję, nie? Nie tak jak to teraz wygląda. No i co mogę powiedzieć? Kurczę, no to, że te zakładki po lewej stronie są takie o wiele bardziej zwinięte i bardziej takie skompresowane, powiedzmy, mi się to podoba. Osobiście dla mnie to jest bardzo, bardzo na plus. Mapka miasta w sumie też na plus, nie? Więc tak jak mówię, ta notatka producencka moim zdaniem przyniosła dużo pozytywów, szczerze mówiąc. Dużo pozytywów. No bo jednak poprzednia, no to dużo osób ją zjechało, w tym ja, nie była zbyt dobra. No a tutaj jednak na plus. Moim zdaniem bardzo, bardzo mocno na plus. A wy oczywiście napiszcie swoją opinię w komentarzu. Zostawcie kciuka w górę, subujcie z dzwonem. Pamiętajcie o kodzie Neutral na sklepie internetowym home.syfygamy.net. I tyle. I tak naprawdę tyle.